Kolejna edycja konkursu Najlepsi z Najlepszych ma na celu przede wszystkim podkreślenie i zwrócenie uwagi na tych uczniów, którzy wyróżniają się w swoim procesie dydaktycznym czymś ponad przeciętność. Czyli tutaj głównie przez wskazania i rad pedagogicznych, i dyrektorów szkół, nauczycieli za różnorodną działalność. I myślę, że ten konkurs ma przede wszystkim to, żeby docenić uczniów, którzy interesują się jeszcze wieloma innymi kwestiami ponad to, co obowiązuje w szkole i osiągają dobre rezultaty nie tylko w samej szkole, ale uczestniczą w konkursach, uczestniczą w olimpiadach, czy osiągają również sukcesy na przykład chociażby w takiej dziedzinie, jakim jest sport. I tych wyróżnień, i tych nagród również było bardzo dużo. Ja się bardzo cieszę, że duża grupa uczniów uzyskała w tym roku bardzo dobre rezultaty właśnie w konkursach przedmiotowych i to w różnych przedmiotach, ale i w olimpiadach również, ale też właśnie i ta różnorodność powoduje to, że daje to nam obraz, że zainteresowania społeczeństwa jest bardzo różnoraka i my staramy się właśnie poprzez te konkursy też później realizować pewne zadania infrastrukturalne, które umożliwiają właśnie wszystkim uczniom jak gdyby szlifowanie swojego talentu, uzdolnień, tak aby z jak najlepszą perspektywą i jak z najlepszymi już umiejętnościami, wiadomościami mogli wystartować w dalsze edukacyjne życie, czyli na poziom szkoły ponadgimnazjalnej, czy później na studia. Także w tym roku liczna grupa, około 200 uczniów zostało właśnie wyróżnionych. To, że staramy się co roku ten konkurs organizować, z udziałem pana przewodniczącego, osobiście wręczamy, no ma podkreślić to, że warto podejmować trud i warto podejmować ten wysiłek związany właśnie z pozyskaniem wiedzy, umiejętności, dlatego że w życiu dzięki temu może być łatwiej.